Demon's Souls jest w mojej opinii grą rewolucyjną. Nie jest tak trudny, jak wielu pragnie, by reszta uwierzyła. I nawet nie dlatego. Chodzi mi bardziej o to, że gra ta przywróciła do łask i zmodernizowała wiele antycznych już mechanik, takie konieczność powtarzania poziomu od początku, jeśli damy ciała, oraz za wiele wymuszanie na graczu ostrożnej gry, planowania i przede wszystkim cierpliwości. A ponadto gra ta jest po prostu cholernie klimatyczna. Połączenie tego unikatowego stylu wizualiów z imponującą ścieżką dźwiękową dają doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Seria bardzo szybko zaczęła zdobywać swoich fanów, a gdy tak się dzieje, pojawiają się naturalnie imitatorzy. I dobrze, ponieważ jedna firma i jedna seria nie byłyby w stanie zaspokoić apetytu nowych fanów. Bez zbędnej zwłoki, Dark Mouse. Wiecie, co jest zabawne? Ta gra to indyk, stworzony przez jedną osobę, której budżet wynosił mniej więcej ekwiwalent wartości Golfa 2 po cenie złomu. A mimo tego, wiernie oddaje klimat wspaniałego Demon's Souls, czyli moich ulubionych Soulsów zaraz po Bloodborne. Od prostej, acz wystarczającej fabuły dotyczącej nekromanty, który splugawił krainę zamieszkiwaną przez te urocze myszki, przez napotkane postaci, styl audiowizualny, po mechanikach rozgrywki kończąc. Mamy tu do czynienia z kolejnymi Soulsami, po prostu uproszczonymi do formy 2D. Nie zabijajcie mnie! Nie zabijajcie! Tak! Oczywiście, jeśli postawimy obok Soulsów Lords of the Fallen, jest on im bliższy niż jakiś tam Dark Mouse, ale jednocześnie dalece odstają od nich klimatem i poziomem trudności. To znaczy, Dark Mouse nie jest jakoś specjalnie trudny. Dość szybko wręcz nauczymy się reagować na każdego jednego wroga, a jeśli poczujemy taką potrzebę, pograindujemy trochę. Ponadto z każdą śmiercią przy ognisku zespałnujemy nasze duchy, tym więcej im dalej od źródła ognia padliśmy. Owe duchy natychmiast ruszą w stronę naszej plamy krwi, pomagając w walce do tego stopnia, że gdy zablokowałem się na wyjątkowo silnym przeciwniku, to umyślnie umierałem tak, by pojawiły się 3 duchy do pomocy, bym w końcu mógł go ubić. Ponadto odzyskiwanie piku kostnego, który jest tutaj odpowiednikiem dusz, jest w mojej opinii bardzo proste. Stąd nie trzeba się specjalnie martwić o jego permanentną utratę. Temu też, w gruncie rzeczy, jest to gra łatwiejsza niż te, na których się wzoruje. I tak naprawdę nie ma się temu co dziwić. Wszystko tutaj jest skondensowane do takiej krótkiej przygody, mając jej za zadanie jedynie dać nam zasmakować, z czym te całe sousy się je. A jeśli jesteśmy weteranem gatunku, dać nam zajęcie na kilka godzin. Jak już wspomniałem, fabuła bardzo przypomina tą z Demon's Souls, ale wszystko odbywa się na znacznie mniejszą skalę. No, hello, gramy tutaj myszką i zamieszkujemy świat innych myszek, pająków, tudzież takich tam. Klimat wciąż jest mroczny za sprawą prostej, acz efektownej grafiki, którą swoją drogą uwielbiam. Jeśli ktoś chce się zabrać za zrobienie gry, a nie ma budżetu, to błagam, przemyślcie poza pixel artem właśnie coś takiego. Jest bardzo prosta. Prymitywna wręcz, ale wciąż udaje się jej wyglądać dobrze i przede wszystkim czytelnie, za sprawą świetnie użytych kolorów. Czarne postaci na żółtym tle są doskonale widoczne. Jesteśmy zatem w stanie dostrzec każdą animację, każdy ruch patykowej ręki wrogiej myszy. Poza tym te kolory jakoś tak się uzupełniają. Bardzo mi się to podoba. Dla pełnej jasności, szaro-burę i brązowo-straszkowe gry poprzedniej generacji wciąż uważam za brzydkie. To jest kwestia zastosowania, do jakiej gry to pasuje. Tutaj uważam to za ładne, tam za brzydkie. Muzyka, zgadnijcie, również bardzo mi się podoba. Udaje się jej emulować klimat japońskiej serii, pomimo braku tych niesamowitych chórów i gamy instrumentów. W sumie jedyne, do czego mogę się przyczepić w Dark Mouse, i to takie bardzo naciągane czepialstwo, to niezbalansowane uzbrojenie. Długa włócznia z tarczą jest zdecydowanie zbyt silnym połączeniem przeciwko ogromnej większości wrogów. W sumie jedynie przeciwko krukom i pająkom lepszy jest ciężki miecz. Całą resztę bezproblemowo zadźgamy tą dzidą. Thank you.
Podsumowując, Dark Souls to idealna przekąska przed lub pomiędzy ucztą oferowaną przez prawdziwe Soulsy. Jest to gra tania, mała i krótka. Idealna na jeden lub dwa wieczorki. Kolejne poziomy zdobywamy bardzo szybko. Nawet starcia z bossami to kwestia minuty, a czytelna mapa pomoże w eksploracji malutkiego świata zamieszkiwanego przez naszą dzielną myszkę. No i odgłosy poruszania się tych mysich rozmów są po prostu słodziutkie. Teraz tylko kwestia doczekania do wypłaty i jazda do sklepu po remaster pierwszego Dark Souls.